Tak sobie pomyślałem. Możemy zdejmować majtki. Są sceny seksu. Wszyscy towarzysze chcą nas wyruchać. Wygląda na to, że Baldur's Gate 3 jest grą hentai. Jestem ekspertem w temacie. To nie jest pierwsza gra hentai na kanale. Więc... witam ponownie wszystkich z boków. Jedziemy dalej z Baldur's Gate 3. Najgorętszą grą hentai w tym sezonie. Dobra. Łamigłówki w tej grze są głupie. I od tej pory nie czuję żadnych złych uczuć z tego, że będę sprawdzał odpowiedzi na necie. Przeczytałem wszystkie książki. Wcześniej te pułapki, które tu były kompletnie niegroźne dla nas, więc je po prostu aktywowałem i nic mi nie zrobiły. Tutaj jest ta książka, która nas najbardziej interesuje. Cóż może uciszyć pieśń nocy? Tylko pieśniarka nocy w własnej osobie. Szar, pani nocy, pani utraty nosi wiele imion. Lecz jej cel jest prosty, powstanie światła było błędem, marzycie jest niczym więcej jak iluzją, fałszywą melodią, skomponowaną z kłamstw, zakłócającą spokój zapomnienia. Niech szar stanie się waszą przewodniczką. Pozwólcie jej uciszyć fałszywą melodię w waszych sercach i powróćcie na jej mroczne objęcia. Nie potrzebuje niczego prócz nicości. Odwiedźcie łona, w której będzie zawsze bezpieczny mroku wraz z matką Szar. Dobra. Cóż może uciszyć pieśń nocy? Tylko pieśniarka nocy. Dobra. To chyba samo pytali nas na tym piedestale, tak? Co może uciszyć pieśń nocy? Tylko sama pieśniarka nocy, tak? Tylko pieśniarka nocy we własnej osobie. Problem jest taki, że nie mamy pieśniarki nocy we własnej osobie. Mamy figurkę, którą kiedyś dawno znaleźliśmy, ale oczywiście to nie jest dobra odpowiedź, bo to by miało sens. Poprawną odpowiedzią jest książka, która nazywa się Pieśniarka Nocy. Serduszka aż jest zażenowana tą zagadką. Przy okazji, jak szukałem odpowiedzi na tą zagadkę, zobaczyłem, jak się nazywa po angielsku rękawica Szar. Po angielsku nazywa się Szar Gauntlet. Okej, Gauntlet można przetłumaczyć jako tablica, ale Gauntlet to również taka, powiedzmy, arena albo seria wyzwań. Co miałoby sens w tym przypadku, ponieważ tutaj mieliśmy serię wyzwań. Ale chyba tłumacze albo nie mieli kontekstu, albo zabrakło im trochę wyobraźni. Dobra, mniejsza o to. Tym się zaraz zajmiemy. Zobaczmy tabliczki. Trust your secrets to the night. Może nie. Deliver the night mother's mercy upon her enemies. Okej, to może zrobimy. Shroud yourself in blackest night. Co tutaj mamy? Hełm mrocznego sędziego. Dobra, zobaczmy, czy to będzie dla ciebie upgrade'em. Pierwsze musimy wziąć włócznie nocy. This is no ordinary spear. But maybe best keep it close. Dokładnie. Ty masz nawet biegłość w posługiwaniu się nią. Weź ją na wszelki wypadek do ręki, gdyby była nam potrzebna. Ponadto zbroja półpłytowa mrocznego sędziego. To niestety nie jest lepsze od tego, co mamy obecnie. Gdy postać na przykład co ten zbroja jest ukryta, otrzymuje ułatwienie w testach skradania się. To by się skradał w średniej zbroi, która ogranicza nam zręczność. Ułatwienie w testach na kondycję. Nikogo to nie obchodzi. Egida Szar. To pozwala nam zużyć koncentrację, ale dostajemy klasę pancerza +2.
Koncentracja w walce jest bardzo trudna do utrzymania. Zazwyczaj pierwsze trafienie. Jak ktoś widzi, że się koncentrujemy, to zazwyczaj osoba, która się koncentruje, otrzymuje jakieś ciosy i dosyć szybko jej to schodzi, więc... Bardziej, że musimy zużyć akcja dodatkowa nie jest aż taka droga, ale... Mimo wszystko, to co mamy obecnie jest dużo fajniejsze. Wszystkie obrażenia zmniejszone 1, brak krytyków. Jeszcze zataczanie się. Dobra. Ale zobaczmy jeszcze ten hełm. Mu wyglądał ciekawie. Postać władająca otrzymuje premię do rzutów obronnych przeciwko czarom. Zmaskowane trafienie krytyczne. Gdy jesteś osłonięty, wynik w kościach potrzebny do wyrzucenia trafienia krytycznego podczas ataku jest zmniejszony o 1. Ten efekt może się kumulować. Chyba gorsze od tego, co mamy obecnie. Bardziej, że to się reni pancerz, więc nikt inny nie będzie mógł tego użyć. Śmieć. Dobra. Ustawmy się gdzieś tutaj. Defender of the people, no more. Let's move. No i dobra. Kurczę, miałem zrobić długi odpoczynek, tak? Zrobimy inaczej. Pierwszy was odeślemy. I zobaczymy jedną rzecz. Zauważyłem ją niedawno, nie wiem czy była od początku w grze, ale jeżeli w obozie nie damy żadnych zapasów, to możemy zrobić częściowy odpoczynek. To przywraca punkty wytrzymałości kołówki czarów tylko w połowie oraz nie odnowi żadnych krótkich odpoczynków. Ciekawe, obchodzi mnie tylko to, żeby skasować tę klątwę. Więc zobaczmy. Czy skasowało to klątwę? Skasowało. Okej, wygląda na to, że nic nam nie przywróciło komórek. Cóż, zostałem oszukany. Dobra, w każdym razie... Skasowaliśmy ten... status. To mnie najbardziej obchodziło. Dobra. Może przywróć sobie czwarty. I zróbmy krótki odpoczynek. No i dobra. Nie chciałem nic zamknąć. Za zasięgiem. Dobra. Przejdźmy tam, gdzie nas to najbardziej interesuje. Do rękawicy szar? Chyba. Tak. Nie tutaj. Tędy. Przynajmniej tutaj wskazuje wskaźnik. To make a visage so grand. It's beautiful.
Zdania na ten temat są podzielone. Dobra. Ołtarz? Co, po prostu będziemy kłaść? Wait. Co się dzieje? Nothing. Nothing's wrong at all. You detect the gentlest of presences disturbing the temple's ancient stale air. It seems to encircle Shadowheart, welcoming her. Wyczułem coś, jakąś obecność. Co to było? Lady Shah's presence. I felt her too. We're right where we need to be, under her gaze. This is the right path. Let's continue. Dobra. Na wszelki wypadek wezmę od siebie ten... Nie ametyst, tylko... klejnot. Dobra, i będę często zapisywał. Jestem bardzo... niepewny tego, co za chwilę może się wydarzyć. Okej. Kolejny. No, teraz wszystkie trzy musimy, okej. No i dobra. Co my tu mamy? O, światła same się włączają. Jak miło. This must be where initiates undertook their final preparations. The end is near. To by oznaczało krew Selunity. Ale nie mamy żadnego Selunity pod ręką. Only by Lady Shah's grace did we even make it this far. Pozwól jej się spokojnie pomodlić. All right. No need to dash in ahead of me. I'm ready. Ruszajmy zatem. I wonder what the next move is. Your party is gathered. You are ready. Or so you hope. W zależności od dokonanych wyborów, stan regionu może ulec zmianie. Okej, momencik. To zajrzyjmy. Mieliśmy porozmawiać z Patyczakiem, ale zapomniałem. Dobra, tym się zaraz zajmiemy. Uratowaliśmy diabelstwa, to zaraz się zajmiemy. To pewnie również zaraz się zajmiemy. Okej, jeszcze księcia nie znaleźliśmy. Ani Zevlora.
Dobra. Zrobię szybki zapis i zobaczymy, co się wydarzy. Your party is gathered. You are ready. Or so you hope. Da, jedziemy. As you step into the silent water, a foreign dread travels through you. It curls its way up your leg, squeezing tight. No to po nas. Utopiliśmy się. Ale szar. To trochę wygląda jak ta strefa wewnątrz artefaktu. Ale nie, chyba nie do... To raczej nie jest to miejsce. Lady Shah. I can feel her all around. This is her domain. This is the Shadowfell. Niezwykle urocze miejsce. You did well. Better than I would have credited you with. Now, hurry along and bear witness to my masterpiece. This is the Dark Lady's domain. He does not belong here. Jak się tu znalazłeś? Simple. I followed you. It seems Shah still holds a grudge against General Thorne, and so sought to prevent me from entering in his name. Luckily, you were the perfect agent in helping me slip past her defenses. Now the Night Song is within reach. Co mnie powstrzymuje przed zabiciem cię i zebraniem reliktu dla siebie? Your lack of ability, perhaps? You made for an adequate errand boy thus far, but let's not overstate your virtues. Raise one finger to me, and I'd sunder you like lightning would a rotten oak. Now, enough dullard questions. Follow me. Ciekawe, że nie mieliśmy opcji rozpłatania go. Nie oznacza to, że mamy jakiś mega skok czy coś. Chociaż tak bym myślał. Ale mamy piórko spadanie. Którego nie rzucałem. Okej. Komuś chyba jednak nie udał się skok. Może masz tam doskoczyć? Nie, musimy tutaj chyba po kolei skakać. Po kolei, żeby wszyscy zdążyli doskoczyć. Will. Where am I needed? Na dole. I have emptied my heart of chances. I have vanquished your foes. Descend to her. Lady there. Have to keep going. Lady Shah's will shall be done, as sure as night will fall. Lady Shah's will shall be done, as sure as night will fall. Will,
Co my tu mamy? Balthazar. Come to add more bars to my cage? Or perhaps to lead this would-be Justicia's blade directly to my heart? I invite you. Heap more sins upon your head. My retribution will be all the sweeter for them. All this time, and you still fail to appreciate the gifts I bestowed on you, Aelin. Sad to see a thing of beauty not recognize its own worth. But General Thorm, he appreciates you, and he wants you close at hand. So, I am here to whisk you back to him. Ketherick. I welcome the sight of him after these 100 years. He whose immortality I supply with my very soul. General Thorm. I'm sure you'll be on your best behavior for him, but just in case, I've taken some precautions. Keep back. It will take quite some concentration to secure Aelin for her little journey. Nie mogę ci pozwolić jej zabrać, Baltazarze. I can do whatever I want. She is mine. An Asimar bound to a soul cage of my creation. Lending her immortal strength to General Thorm. Her power, his will, and my genius. An unsurpassable feat. Ramblings most unsane. Poor Balthazar, for maggots ate his brain long ago. Hold your tongue, Aelin, or I'll take it away from you again. And you, no more questions, no more interference. Tak, słowem wtrącenia, Asimar to taka jakby osoba niebiańska. Vysindale 2, jak... grałem, to tam Asimarem był nasz paladyn. Dobra, chyba dalsze gadanie z nim nie ma sensu. Fly at me, you fool. You cannot stop what is to come. A jak najbardziej powstrzymamy. Dobra, tak wyglądają moje przygotowania. Gale zostanie tutaj. Mam nadzieję, że kamienna skóra go uchroni przed pociskami. Ponadto dałem wszystkim miksturę odporności na truciznę. Gale, dlaczego ty nie masz swojej? Proszę. To powinno nam o połowę zmniejszyć obrażenia. Wszystkie od Baltazara. Dobra, quick save. I... odejdźmy na bok. Will, ty idź przodem. Dobra. Bez gadania, zaatakujmy go po prostu. Dobra. Will, masz swój susowy sztylet. Teraz tak. Dostaniesz przyspieszenie. Posępna, zastanawiam się. Bo możemy albo odpędzić, albo przywołać świętego strażnika. Dobra, zrób mu cios tarczą. Zrób strażnika wiary tutaj. Will. Rozpomniałeś móc dojść do Baltazara. Dobra. I ciachaj go, ile jesteś w stanie.
Dobra. Niestety chyba... O, myślałem, że strażnik się dołączy, ale chyba nie. Okej. Na pewno to są dobre obrażenia. Dobra, chcemy to kontynuować. Kula ognia. Czwartego poziomu. Dobra, dawaj. Odparł niestety. Dobra, to już nie ma żadnych akcji. A nie, masz jeszcze jeden atak, nie zauważyłem, dobra. Mhm. Dobra, możemy jeszcze przywołać... Młot. Dobra, niedługo się ruszy. Dobra, to tyle z twojej strony. Ty, odejdź od krawędzi tym razem. To możesz jeszcze zrobić jako bonusową akcję. Nie możesz niczym rzucić. Dobra, daj sobie w takim razie leczonko solidne. Drugiego poziomu. Dobra. Dobra, do serduszka możecie strzelać, proszę bardzo. Podejdźcie bliżej. Mam nadzieję, że przeżyjemy następną turę, żeby zasadzić im soczyste odrzucanie. Dobra. Oszołomienie na Baltazarze. Chybienie trfi... Chybienie krytyczne. Liczyłem na więcej. Ładnie. Ślepota, to niedobrze. Ciekawe, nie rzucił żadnego czaru. Tylko po prostu się przemieścił. Chyba, że teraz zamierza coś rzucić. Kurczę, ale on ma zasięg ruchu. Dobra, Gale, zlikwiduj tego maga. Moment, jesteś oślepiony dalej? Tak. To niedobrze. Dobra, momencik. Czy promień słońca dosięgnie Baltazara? Nie. Gale, czy twoje pociski dosięgną Baltazara? Nie. Musiałbyś skoczyć na dół. Spróbujmy tak zrobić. Dobra, zastanawiam się.
Okej, możesz rzucić kulę ognia, która sięgnie Baltazara. Spróbuj to zrobić. Ekstra. Nie żyje. Dobra. To reszta powinna pójść jak spłatka. Podejdź tutaj bliżej, żeby nikt cię nie zrzucił z krawędzi. Posępna odpędzanie. Pięknie. Dobra, podejdź tutaj. Zabij tego maga. Trafienie krytyczne, okej. Ale ten strażnik wiary mu odpowiedział. Dobra, niestety nie skorzystamy z wszystkich twoich akcji. Ty jesteś odpędzony. Co nam nie zagrażasz? Zróbmy trzask. Może? Albo likwidujmy ich po prostu atakami, bo na razie nie mamy zbyt poważnych zagrożeń. Za mało zasobów. A, ty rzuciłaś czar? Zapomniałem. Dobra, podlecz nas. Okej, Will nie jest już oślepiony z jakiegoś powodu. To dobrze. Ty się jeszcze nie ruszyłeś. Więc żeby było, jakbyś zginął. Nie tym razem. Nie lubię ich ślepot. Dobra. Ty z pewnością zadałeś swoją wartość w obrażeniach. Dobra. Może tak, krok przez mgłę tutaj. I zajmuj się tymi czarodziejami. Ładnie. Nie wiem, skąd miałeś już 4 ataki, ale nie będę. Nie będę narzekał. Dobra, Gale. Fala gromu, czemu by nie? Schowaj się tutaj. Dobra, a ja go dobiję może. Dobra. Generalnie wszystko jest pod kontrolą. Ciach. Ładnie. Jeszcze nimi się musimy zająć. Dobra. Nie masz już akcji dodatkowej. Dobra. To podejdź na tyle, ile możesz.
Oraz spróbujmy jego zrzucić, czemu by nie? Ui. Dobra. I święty płomień na nich. Liczyłem na więcej. Dobra, to magiczne pociski. Powiedzmy, zaczniemy od darmowych. Dobra, musisz trochę bliżej podejść. Jeszcze bliżej. Dobra. Aż, już tylko jeden ten gość został. Szybko się nim zajmiemy i... Jesteś tam w stanie dojść? Nad jesteś. No i dobra. Mieliśmy duże szczęście, że w drugiej turze Baltazar postanowił poatakować wręcz, nie rzucać żadnych czarów. Tym razem jego czary są zabójcze i dosłownie mógł nam całą drużynę ściągnąć jedną zabójczą chmurą, którą miał. Ale może przez podkę odporności jednak stwierdził, że to nie jest najlepsze wyjście? Nie wiem. Coś ciekawego macie. Nie, to tylko sejmitar. Dobra. Mogę być na górze, dziękuję. C? Dobra, dziękuję. Na pewno ten sejmitar jest nic nie warty? Tak, z grubsza. Nie mieli na trochę złota. Jeden z nich wylądował w czeluściach, więc się zmarnowało, ale... Złota nam nie brakuje. Maczuga plus jeden. Sprawdzajmy jeszcze pozostałe zwłoki. Dobra, pograbmy wszystkie zwłoki, bo domyślam się, że prawdopodobnie po rozmowie z pieśniarką już tutaj nie wrócimy. Okej, aż cię obciążyliśmy, serduszko, przykro mi. Zwój rozmawiania z nieumarłymi. Krąg kości, animowanie zmarłego. Nieumarli sojusznicy w odległości 6 metrów stają się odporni na obrażenia obuchowe ciętej kulty. Ciekawe. Badania na temat więzienia duszy. Te księgi wypełnione chaotyczne notatki spisane wąskim, nierównym pismem wspominają o więzieniu dusz, które wiąże życiową energię jednej istoty z inną. Prosty rysunek przedstawiający dwie postacie stojące obok siebie w pierś. W postaci po lewej wbity jest sztylet, natomiast w postaci po prawej ma w tym samym miejscu ziejącą ranę. Okej, okay. Wezmę na wszelki wypadek. Tam jeszcze jakieś wazy. No i dobra, to wszystko. Pogadajmy z pieśniarką w takim razie. No myślałem się, że będziemy musieli ją zabić, bo tak mówiły duchy Szar po drodze. Balthazar has drawn his final rancid breath. A pity it was not my hand that brought it about. Instead, it was you. You, who have come to seek the praise of your wicked goddess. You,
who have come to drive a dagger through my heart. Not a dagger, a spear. My Lady Shah's spear. Her fate is mine to seal. Let me handle this. The fate you seal is your own. To be a Dark Justiciar is to turn your heart from everything but loss. You will know no love, no joy, only servitude. Until, of course, your mistress inevitably discards you. And there is much she does not tell you. A terrible blood price that may extend beyond my own death. You feel Shadowheart bristling. This is important to her. But your bond is strong. You may yet be able to sway her from the path of duty to the path of... Możemy ją naprawić. Mówiłem. Song is not blind to your conflict. Behind that raging heart is the restless beat of one who knows too well that her fate hangs in the balance. Posępne serce, proszę cię, nie rób tego. If I have to step over your corpse to fulfill what Lady Shah asks of me, so be it. Your choice. Chcesz walczyć? Niech będzie. To brzmi jak koniec walki. To nie jest właściwe, ale nie mogę cię stracić. Rób co musisz. Well. What's that I sense? A spear intended for my heart? Empowered by your goddess, I. Empowered to kill the child of a god. Do you know what I am, little assassin? For I know you. A lost child, frightened by wolves in the dark. What did you say? Much has been promised to you, hasn't it? But what has been taken from you? What do you know of your own heart, your own life? I sense more in you than you know. Whatever you think you know of me won't matter once I become who I'm meant to be. Nie rób tego, posępna, nie zabijaj jej. Pożałujesz tego. Daj nam wskazówki przeciwko tobie. Prawie to zawaliliśmy. Lady Shah will disown me. What will happen to me? Not what will happen. What will you do? Your past is not yet lost. Your future is not yet fixed. Lay a hand on me in friendship, not quite Sharon. And I will fight the battle that has been waiting for me this last century. Then, oh then, we will have much to discuss. Teoretycznie, jeżeli kapłan zdradzi swojego boga, to traci zdolność rzucenia czarów kapłańskich. Our Lady of Silver, hear me. She who guides the Moon Maiden Selina, mother of the so-called Night Song. The Night Song is no.
You have given me a great gift, little warrior. Don't you find it so curious that you would spurn your dark lady? Perhaps you feel a stirring of the truth already. But that will come later. There is a battle yet to be fought. Mam nadzieję, że nam pomoże. What I feared was impossible. You have released me from a century of sorrow. Your power is great. So too must be your weapon. You must choose what you will wield. And the Moon Maiden will provide. Thus I have said. Thus will it be so. Are you ready? Gotowy na co? To kill Ketherick Thorn. We need to leave. Lady Shar won't stand for us to be here, not after what we did. Dobra, zabierajmy się stąd. I'm not sure there's a place that's far enough away for me to go. Lady Shar must be angry. There's only silence. Let's get out of here, please. Whatever's coming, I don't want to be in the heart of the Shadowfell when it finds me. The Night Song will be headed for Moonrise Towers. We'd better get there and see what she's unleashed against Ketherick Thorn. To wygląda na koniec klątwy. Do boju, Jaheira. Dostaliśmy blask księżycowej panny, Glewia dwuręczna. Plus 2, Glewia księżyca w lasku. Ten obiekt rzuca jasne światło w promieniu 6 metrów. Okej. Okay. Ciekawe, że nadal masz opcję rzucania czarów. Dobra, sorry, musimy cię trochę odciążyć. Trochę przesadziliśmy ostatnio. Więc my damy to tak lepiej. Ktokolwiek u nas w ogóle umie walczyć tą bronią? Momencik, u kogo ona w końcu wylądowała? Tutaj. Umiesz jednak tym walczyć. Księżycowy motyle. Uderz wroga, przywołując iluzję rogu księżycowych bladych motyli, która da ci ułatwienie do ataku na cel. Całkiem niezła broń, ale blask Latandera, znaczy krew Latandera jest zdecydowanie lepsza. Dobra. Zobaczmy jeszcze ten portal. Dobra. To tyle. Shadowheart, what happened? You were missing for a moment. I thought I was done for. I thought perhaps I might have been dead. This is all like some sort of terrible dream. But it's real, isn't it? I stood before the Night Song. I heard Lady Shar's words.
And I failed her. Worse than failed her, I defied her. Just because of what that Asimar said. I tried to leave, but Shah blocked me. Punished me for failing her. I thought I knew the limit of pain that the incurable wound could inflict, but I had no idea. It felt like I was suffering the agony of a thousand people all at once. My blood was boiling, my hair was on fire. I thought I'd claw my own face off with the pain. But then she released me. Banished me, more like. She said I was an outcast. That all of her children would know me and revile me. Shadowheart looks distraught, abandoned by her goddess and all former allies. And as for her divine magic, admitting who empowers her now may break her spirit for good. Co możemy powiedzieć? Jeśli to cię pocieszy, to uważam, że postąpiłaś słusznie. You're lucky to have such confidence. Me. I think the full price of what I've done has yet to reveal itself. I'm a target to Lady Shah's followers now. Night Song promised she'd tell me something about myself. I need to speak with her as soon as I can. What she said to me back in the Shadowfell about the wolves. That's no coincidence. I suppose I do, don't I? You've done more to help me than my faith has in recent times, if I'm honest. Thank you. There's been something between us for some time. A connection. More than friends. I recognized it, but didn't act on it. I thought my faith was the most important thing in my life. I couldn't have been more wrong. I've squandered too much time already. I want to be with you. Now and always. Tak, posępne serce. Odrzuciliśmy dwa homoseksualne zaloty w ostatnim czasie tylko po to, żeby być z tobą na zawsze. It wasn't too long ago that I could never imagine smiling again. Shows what I know. Night Song promised she'd tell me something about myself. I need to speak with her. To już powiedziałaś. What she said to me back in the Shadowfell about... She took flight to hunt down Kethric Thorm. All I can do is help hasten his demise. And hope that answers soon follow. Będę cię wspierać, jeśli tego potrzebujesz. Pomyślałem, że po wszystkim warto ci o tym przypomnieć. Thank you. I think any attempts at comforting me might be in vain just now. But you're sweet to keep me in your thoughts. Dobra. When the chance arises, I must speak to Night Song again. Whatever she claims to know, it may just help me make sense of everything. Miejmy nadzieję, że przetrwa nadchodzącą bitwę. Dobra, momencik. Czy zakończyło to nasze zadania? Tak, chyba nie wykonaliśmy tych zadań ze znalezieniem księcia i tak dalej. Ciekawe. A nie. Nie, moment, są zakończone? Nie, nie są zakończone. Dobra. To znaczy, że powinniśmy móc jeszcze w stanie wykonać. Dobra, ale po tej dużej walce zasługujemy na długi odpoczynek. W następnym odcinku szturm na wieżę księżyca. Tak to się to nazywało? Wieżę schodzącego księżyca. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.